W tym trzecim spotkaniu na temat synodu poświęconego synodalności, który odbywa się w Watykanie, jest rozpisany na 3 lata od 2021 roku do 2024 roku. Chciałbym się zatrzymać, co jest chyba zrozumiałe, na Polsce, na polskim kościele i zastanowić się wspólnie z Państwem, dlaczego w Polsce ten synod jest tak mało nagłośniony, dlaczego się o nim nie debatuje na co dzień, dlaczego księża proboszczowie w ramach niedzielnych spotkań nie zachęcają ludzi, by brać w spotkaniach udział, by zgłaszać swoje propozycje itd., itd. Otóż wydaje mi się, obserwując to, co się dzieje w polskim kościele od dawna, że synod, który, jak powiedziałem w poprzednich odcinkach, jest pewną szansą przed katolicyzmem, żeby się odnowić, żeby się zmienić, żeby wejść naprawdę w taką partnerską relację ze światem, z wszystkimi ludźmi, nie tylko katolikami, ale również wyznawcami innych religii czy przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich. W Polsce wydaje się, że ten rodzaj zmiany jest absolutnie niepotrzebny. Nikt z księży, z biskupów nie dostrzega potrzeby takiego rodzaju zmiany. Owszem, niektórzy biskupi organizują świeckich rady parafialne, rady przy biskupie, żeby takie spotkania się odbywały, ale jest to wyraźnie wymuszone. Jest to wyraźnie wymuszone przez papieża, który domaga się czegoś takiego. My wprawdzie tego nie potrzebujemy, ale jednak skoro prikaz z góry przychodzi, to trzeba go spełnić. Dlaczego tak jest? Dlaczego ten synod, ten proces synodalny, który w wielu krajach wywołał prawdziwą euforię, na przykład w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, już nie mówię o krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie jest to normalna droga bycia po prostu katolikiem i no, teraz włączamy to w pracę synodalne, u nas tego nie ma. Myślę, że jest to związane z charakterem polskiego katolicyzmu, który przyjął postać takiej skamieliny klerykalnej, gdzie tak naprawdę role zostały wyznaczone. Wiadomo, że biskup jest władcą absolutnym, któremu podlegają i winni są całkowite posłuszeństwo proboszczowie. Z kolei proboszczom podlegają bez żadnych dyskusji i negocjacji wikarzy. No i tak to wygląda w całym społeczeństwie. Biskup tak naprawdę jest tym, który rozporządza katolicyzm. On wie najlepiej, jak katolicyzm powinien wyglądać. Często ta ściśle rozpisana rola oznacza, że biskup narzuca całej diecezji na przykład swoje polityczne sympatie. Zatrzymam się tutaj chwilę na jednym biskupie, bo właśnie w kontekście synodu, o synodalności dał się on poznać jako swoiste zaprzeczenie temu, czym ta zasada synodalna ma służyć. Chodzi o biskupa krakowskiego Marka Jędraszewskiego. Otóż po rocznych debatach, nawet jeśli w sposób umiarkowany ludzie brali w tym udział, zostały spisane różne głosy, w tym również głosy krytyczne pod adresem biskupa Jędraszewskiego. To co biskup zrobił? Zamiast wsłuchać się w te głosy, zamiast zaprosić ludzi, żeby z nim porozmawiali, żeby zaproponował jakieś zmiany, że może faktycznie jego sposób sprawowania funkcji biskupiej nie do końca jest katolicki czy chrześcijański, po prostu zabronił publikowania tych dokumentów. A więc to, co
Mówiliśmy na początku, że papież Franciszek chce odmienić, odnowić, zrewolucjonizować Kościół. Z woli takiego biskupa jak Jędraszewski to wszystko jest zablokowane, zamrożone, niemożliwe do wdrożenia w jakikolwiek sposób. I oczywiście to jest skrajny przypadek, ale myślę, że nie tylko chodzi o takie działania celowo blokujące czy mrożące zmiany, chodzi też o sposób zachęcania na przykład ludzi do tego. Czy są jakieś możliwości, że ja moim krytycznym głosem, nie wiem, wobec tego, jak kształtują się ceny za usługi religijne, albo jak wygląda lekcja religii w szkole. Jeśli ja nie mam w ogóle możliwości wpłynięcia na zmianę tych rzeczy, no to ja w ogóle nie zabieram głosu. I czym to owocuje? No tym, że w ostatnim dziesięcioleciu, jak dobrze wszyscy wiemy, bo są to statystyki publikowane również przez Kościół, 15%, dokładnie 16% ludzi mniej chodzi do Kościoła. W niektórych szkołach do 80% uczniów rezygnuje z lekcji religii. Właśnie dlatego, że nie czują, że mogą wpłynąć na jakąkolwiek zmianę, na polepszenie, no to rezygnują całkowicie. Również z danych dostarczanych przez różne pracownie socjologiczne na świecie wiemy, że polska młodzież jest w czołówce, w awangardzie procesów sekularyzacyjnych. Znowu ma to związek właśnie z tym, że polska młodzież nie widzi, że Kościół może być partnerem w jakichś postulatach domagających się zmian czy ulepszeń itd. Więc wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłem na poprzednim naszym spotkaniu, że takie trzy hasła, które wyznaczają te refleksje synodalne, to są wspólnota, uczestnictwo i misja. To znaczy, jeżeli nie ma możliwości stworzenia wspólnoty, no to oczywiście mamy do czynienia z absolutnym brakiem zainteresowania tym, co się w tym procesie synodalnym dzieje. Jeżeli czujemy, że to, co Kościół głosi, nie jest moim przekazem, no to ja oczywiście się nie będę w to włączać. Nie ma tutaj żadnej możliwości porozumienia. I tak samo uczestniczenie w tym, co nie jest moje, jest czystą abstrakcją. Więc sądzę, że ten proces synodalny, ten synod o synodalności, który ciągle jeszcze trwa, jest i chyba pozostanie straconą szansą, straconą okazją dla polskich katolików, którzy i dla polskich biskupów i księży, którzy nie zrozumieli tego, na czym to polega, że tak naprawdę tu nie chodzi o jakąś herezję nową, jak niektórzy krewcy publicyści katolicy twierdzą, że papież Franciszek to już właściwie nie jest papież, tylko heretyk, który protestantyzuje Kościół. Jeżeli nie ma takiego zrozumienia dla elementarnych przesłanek, jakie stoją za synodem o synodalności, to oczywiście trudno oczekiwać, że polski Kościół się w to włączy. Przed rokiem mówiłem o tym, że uczestniczę w takich spotkaniach synodalnych. Będziemy mieli kolejne spotkania, ale to w niczym nie zmienia mojego sceptycyzmu, że Kościół katolicki podejmie ten proces synodalny jako możliwość odnowy. Jest to i pozostanie, niestety mówię to z żalem i bólem, straconą okazją.